Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami Kraft Iza, czyli Izabela Dab. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, filmie z moimi pracami własnymi. Tym razem jest to zakończenie roku szkolnego, czyli podziękowania dla rodziców i podziękowania dla nauczycielki. Z, wiecie, za całą, całoroczną pracę, że tak powiem z dzieciakami. Tutaj mamy takie, taki napis serdeczne podziękowania. Jest to wszystko wycięte z grafik Olgi Bielskiej. Wszystkie grafiki, które tu widzicie razem z tymi napisami, to grafiki Olgi Bielskiej. Kupiłam je sobie na zlocie w Katowicach. Powycinałam różne elementy i spasowałam z papierami Flower Fiesta. Flower Fiesta od Craft O'Clock. Grafiki są przecudne, takie, wiecie, no niestandardowe, niestampowe, chociaż zawierają oczywiście elementy szkolne, tak? Tablice, jakieś piórniki, zeszyty, ołówki i tak dalej. I kompozycje kwiatowe, które, że tak powiem, ratują życie w doborze papierów. Ponieważ z tymi grafikami nie było teł, których można byłoby użyć, tu Olga podpowiadam, że jeszcze tłaby się przydały, żeby ładnie wszystko spasować. No więc musiałam to spasować z taką kolorystyką mniej więcej, jaka jest na grafikach. Czyli różowy, fioletowy, niebieski, to takie wiecie, przeważające, przeważające kolorystycznie. Kolory w grafikach, więc no również kolory w papierach. Ok, to są kartki z tyłu, są puste, białe. Tutaj będą podziękowania. Napisane odręcznie albo wydrukowane, i teraz mamy jeszcze jedną rzecz, czyli box dla nauczycielki z okazji przejścia na emeryturę. Tu jeszcze nie ma żadnego napisu, ale tu będzie jakiś napis tam pewnie dziękujemy, czy, czy jakiś tam inny mniejszy, przyklejony tutaj na tablicy. Bynajmniej taki mam plan. Box, jak box, otwiera się. Na cztery, wszędzie są te same grafiki od Olgi. Coś mi tu lata jakieś pióro. Wszędzie są te grafiki od Olgi, a tutaj na środku jest przyczepiona tablica. Tutaj grafika ABC jest też grafiką Olgi. Natomiast sama tekturka tablicy na tej sztaludze, bo bardziej sztaluga niż tablica, ale no było napisane sztaluga, tablica. Więc obkleiłam ją czarnym papierem i zostawiłam tekturkę w takim kolorze, w jakim zwykle są tekturki, takie sote. Tylko przyczepiłam z obu stron czarny papier, żeby wiecie, żeby, ładnie, żeby to ładnie wyglądało. No i potuszowałam brzegi, żeby zakryć brzeg tekturki. No, i tutaj mamy na, na, w tej klapce ostatniej mamy na magnes zapinaną kopertkę. Bo tutaj zrzucą się współpracownicy na jakiś prezent, taki wiecie. Tekturka jest od filigranek, i ja ją kupiłam na zlocie w Łodzi, w Kreatywnej Sferze. A tutaj jeszcze jest przyczepiony, przyczepiona tekturka fragment tekturki, która była przygotowana przez dziewczyny ze Snip Art. E, chyba ze Snipart. Tak, na, z okazji Bigla. I to jest tegoroczny Bigiel. Więc ta tekturka jest z Łodzi, a ta jest, ta jest też z Łodzi, z, kre, z kreatywnej y, strefy, sfery, sfery, kreatywna sfera. E, tak się prezentują moje e, kartki i mój boksik e, dla nauczycieli. Jeszcze mam do zrobienia dwie takie duże kartki. Mam jeszcze oczywiście grafiki do tych kartek, olgowe, ale no nie wiem czy mi na wszystko starczy, więc mam jeszcze z zeszłego roku chyba jakieś grafiki od Euniki, więc jeszcze pewnie jakieś eunikowe grafiki się tutaj mogą pojawić. No dobra, to nie za długi film, nie wiem czy. 5 minut, ale no nie ma tutaj o czym zbytnio, wiecie, za bardzo deliberować. Cieszę się, że wróciłam do, do z tyłu, oczywiście jest jeszcze moje logo, nie? bo ja zawsze przyklejam. Na kartki nie przyklejam, no bo tu z tyłu będą życzenia, więc no nie ma gdzie przykleić, ale no tak się prezentują moje prace z okazji zakończenia roku szkolnego. Mam jeszcze zamiar zrobić kartkę, ale już taką standardową kartkę dla syna mojego na koniec roku, jak już się okaże, że wszystko się szczęśliwie zakończy w tym roku, to, to taką kartkę też zrobię. Chciałam Wam pokazać jeszcze jedną kartkę niezwiązaną z zakończeniem roku szkolnego. Kartka jest dla koleżanki z pracy, która odchodzi do innego działu. I to jest próba odczarowania kolekcji przepiśnikowej. No bo ta kolekcja Kitchen Mode, Craft o Clock, która wyszła, no to ona się wielu osobom kojarzy po prostu z przepiśnikiem. No i pewnie w tym celu powstała, ale ja postanowiłam ją trochę odczarować, wykorzystując tutaj wszystkie grafiki związane z owocami i warzywami. Nasza koleżanka ma, ma ogród, lubi pracować w tym ogrodzie, więc, no, że tak powiem, kartka ogrodowa. Kartka jest 3D. Tutaj mamy ten yy, 3D. Tu mamy płotek, na którym będzie umieszczony napis. Myślę jeszcze nad napisem, bo fajnie by było, gdyby coś tutaj się mogło składać z trzech słów. Nie? To teraz nie wiem, jaki tam. Teraz twoja szansa. Teraz coś tam. Albo może po prostu napiszę Gratulujemy i przykleję to tutaj na tym środkowym. Albo może część napisu tutaj, a część tutaj. No zobaczę jak to jeszcze ugram. W środku kartka jest wyklejona już bardziej w taką część przepisnikową. No ale wiadomo, że jak ktoś ma ogród, no to też będzie robił jakieś tam przetwory i różne inne rzeczy z tych plonów ogrodowych. Więc no, tutaj jest ta część taka z tym fartuszkiem. Bardzo lubię ten. To jest oczywiście jeden, jeden arkusz papieru, to znaczy dwa, ale raz obcięte z tej strony, a raz obcięte z tej strony. Nie? Żeby tym samym arkuszem móc wykleić. No są kwiaty, jest ta część taka książkowa. No, i tutaj ta część z tym fartuszkiem. Bardzo mi się ten arkusz podoba. Chociaż oczywiście ten zielony z kropkami, z odbitą szklanką kawy, jest moim absolutnym faworytem. Ale tutaj akurat mi się podoba. Tu myślę, że wkleimy jakieś małe życzenia. A tu może się każdy jakoś tam gdzieś podpisze, nie? bo tam nie jest nas aż tak bardzo dużo, więc postanowiłam, że kartka będzie, wiecie, pionowa, otwierana w ten sposób, tak, żeby stojąc, można, stawiając kartkę, można było zaprezentować tutaj tą, ten przód 3D. To jest moja pierwsza próba odczarowania przepiśnikowej kolekcji. Jeszcze będę robić kartki z wykorzystaniem pinatek, czyli tych pinat gel. Będę też robić, oczywiście, już nawet zaczęłam, ale to potrwa długo, więc tym bardziej, że teraz mam bardzo krótkie tygodnie, więc potrwa długo zrobienie mojej szklarni, o której mówię od miliona lat. Ale no krótkie mam teraz tygodnie w tym tygodniu, w którym wy to oglądacie w środę ja jestem w Warszawie. W, przyjeżdżam w czwartek wieczorem, w piątek jadę do Łodzi i cały, tydzień, cały weekend jestem w Łodzi, potem mam znowu kolejny krótki tydzień, bo w piątek wyjeżdżam do rodzinki i też nie będzie mnie cały weekend. I potem następny tydzień jest znowu krótki, bo w piątek wieczorem albo w sobotę rano wyjeżdżam na zlody do Wrocławia. Więc końcówka czerwca jest, te trzy ostatnie tygodnie czerwca, to są tygodnie bardzo, bardzo wyjazdowe, więc pewnie nie będę miała aż tak dużo czasu, żeby siedzieć nad tą szklarnią, więc no, trochę, to, trochę to potrwa. W międzyczasie jeszcze oczywiście wciąż gdzieś tam staram się dziergać, teraz będę trochę jeździć, no, będę jechać przede wszystkim pociągiem bardzo długo, więc no, pewnie coś tam jeszcze będę dziergać w pociągu. No, dobra, to dajcie znać, co myślicie o moich kartkach szkolnych i o mojej kartce ogrodowej z odczarowania kolekcji przepiśnikowej. Nie tylko przepiśniki z tej kolekcji da się zrobić, naprawdę. Tam dużo, 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 dużo fajnych rzeczy można pokombinować z tymi grafikami i z tymi papierami. No dobra, to na dzisiaj już to tyle. Żegnam się z Wami serdecznie, wielkim serduchem. Zostawcie tam na dole po sobie jakiś śladzik, żeby byliście, byłyście, widziałyście. Jak to mówią, byłem, zobaczyłem, zdobyłem. To na razie. Do następnego.